Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 9 sierpnia. Dziś Wigilia Świętego Wawrzyńca, męczennika, dzień trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest jeden z siedmiu grzechów głównych. W mojej subiektywnej ocenie taki, do którego przyznajemy się najrzadziej. Teraz zapraszam na sprawki. Francja. W poniedziałek policja zatrzymała sześciu wolontariuszy organizacji Citizen Go, protestujących przeciwko znieważaniu chrześcijan podczas Igrzysk Olimpijskich. Autobus kampanii Stop Atakom na Chrześcijan został otoczony przez funkcjonariuszy, którzy wycelowali broń w kierunku jego kierowcy. Policja poinformowała działaczy Citizen Go, że zabiera ich na komisariat wyłącznie w celu złożenia wyjaśnień. Jednak przed samym posterunkiem zakuto ich w kajdanki. Spędzili oni noc na dołku, oficjalnie ze względu na organizowanie demonstracji bez zgody francuskiego rządu. Owa demonstracja polegała na przejeżdżaniu autobusem ulicami Paryża. Wolontariusze Citizen Go zostali umieszczeni w celach z przestępcami i przez 12 godzin nie otrzymali nic do picia ani do jedzenia. Swoją drogą praktyki te bardzo przypominają ostatnie doniesienia z uśmiechniętej Polski. Zatrzymanym odmówiono także kontaktu z prawnikami. Jak informuje samo Citizen Go, akcja została przeprowadzona na zlecenie prokuratury, a rozkaz przyszedł z tak zwanej samej góry. Bułgaria. W środę bułgarski parlament przyjął ustawę zakazującą propagandy LGBTQ i wszystkie inne literki w bułgarskich szkołach. Projekt został złożony przez narodowo-konserwatywną partię Odrodzenie, której 38 posłów zasiada aktualnie w 240-osobowym parlamencie. Poparli go przedstawiciele centroprawicowego ugrupowania GERB oraz lewicowo-patriotycznej bułgarskiej partii socjalistycznej. Nowelizacja ustawy o edukacji przedszkolnej i szkolnej zakazuje propagandy, popularyzacji i promowania bezpośrednio lub pośrednio idei i poglądów związanych z nietypową orientacją seksualną lub identyfikacją płciową inną niż biologiczna. Przewodnicząca bułgarskiej partii socjalistycznej pani Kornelia Ninowa podczas parlamentarnej debaty stwierdziła, że rodziny bułgarskie mieszkające za granicą kontaktowały się z nią, aby opowiedzieć o niebezpieczeństwach ideologii gender panującej na Zachodzie. Skrytykowała promowanie jej przez bardzo wpływowych i bogatych ludzi, a jako przykłady podała niedawny konkurs Eurowizji czy ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś Wigilia Świętego Wawrzyńca. Urodził się on 31 grudnia 225 roku w Walencji. Za pontyfikatu papieża Sykstusa II był jednym z siedmiu diakonów Kościoła Rzymskiego. Według tradycji Wawrzyniec był także zarządcą majątku kościoła. Z tego powodu w czasie prześladowań chrześcijan nie został od razu skazany na śmierć. Oprawcy liczyli bowiem, że namówią go lub zmuszą torturami do oddania całego majątku kościelnego w ręce cesarza. Gdy Wawrzyniec opierał się namowom i pokusom, cesarz Walerian kazał poddać go wyjątkowym katuszom. Świętego diakona najpierw biczowano, następnie wieszano, wyrywając jego członki ze stawów, a na koniec położono go na żelaznym ruszcie i pieczono żywcem. Według podań przed samą śmiercią Wawrzyniec poprosił kata, by ten obrócił go na drugą stronę, aby reszta jego ciała została upieczona. Święty Wawrzyniec poniósł męczeńską śmierć 10 sierpnia 258 roku. Jego kult błyskawicznie rozniósł się na cały kościół. Jest patronem chorych na reumatyzm oraz cierpiących z powodu oparzeń. Stany Zjednoczone. Satanistyczna rzeźba przedstawiająca rogatą postać z ramionami w kształcie macek, mająca na celu uhonorowanie zmarłej w roku 2020 proaborcyjnej sędzi Sądu Najwyższego, Żydówki, pani Ruth Bader Ginsburg, straciła głowę podczas huraganu Beryl.
Pracownicy Uniwersytetu w Houston, na terenie którego stoi to wątpliwe dzieło, twierdzą, że pozbawienie rzeźby głowy było celowym aktem wandalizmu. Autorka rzeźby, pani Shazia Sikander, nazwała wydarzenie bardzo brutalnym aktem nienawiści, który powinien zostać zbadany jako przestępstwo. Jednocześnie powiedziała, że nie chce, aby pozbawiony rogatej głowy posąg był naprawiany. Pracownicy uczelni uważają, że do zniszczenia figury doszło podczas chwilowej przerwy w dostawie prądu na skutek huraganu, a przeciwnicy satanizmu wykorzystali skwapliwie ten moment na swoją akcję. Watykan i cały katolicki świat. Kilkudziesięciu hierarchów wystosowało list potępiający bluźniercze wydarzenia, do których doszło podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Domagają się oni, by Komitet Olimpijski potępił to bluźniercze działanie i przeprosił wszystkich ludzi wierzących. Prałaci zobowiązali się do modlitwy, postu i odprawienia mszy świętej w intencji zadośćuczynienia za profanację dokonaną w Paryżu. Jak zauważają, trudno jest sobie wyobrazić, by publicznie można było szydzić z jakiejkolwiek innej religii. Wśród sygnatariuszy dokumentu są kardynałowie Raymond Burke z USA, Wilfried Napier z RPA i Berhane Jezus Surafiel z Etiopii, a także biskupi z Argentyny, USA, Nigerii, Gany, Libanu, Peru, Francji, Urugwaju, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kazachstanu, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, w tym m.in. biskupi Atanazy Schneider i Joseph Strickland. Natomiast na swoje oświadczenie w sprawie bluźnierstwa długo, bo aż 8 dni kazał czekać Watykan. Wreszcie, w sobotnie popołudnie, uchodzące w świecie publicystyki za czas, w którym umieszcza się materiały, gdy chcemy, by przeszły raczej bez echa, ukazało się oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Czytamy: Stolicę Apostolską zasmuciły niektóre sceny z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich i może ona jedynie przyłączyć się do podniesionych w ostatnich dniach głosów ubolewających nad atakiem wielu chrześcijan i wyznawców innych religii. Polska. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie skandalicznych słów pani Janiny Ochojskiej, byłej europoseł Koalicji Obywatelskiej i byłej prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. W marcu roku 2023 pani Ochojska wypowiadała się na antenie lewicowej stacji radiowej TOK FM na temat nielegalnych imigrantów przekraczających granicę polsko-białoruską. Zasugerowała przy tym, że polscy leśnicy pomagali usuwać z przygranicznych lasów ciała zmarłych migrantów, które są zakopane w jakimś zbiorowym grobie. Pani Janina mówiła: przypuszczam, że w lesie są jeszcze ciała, ale być może część z nich została po prostu uprzątnięta. Był taki moment, że powołano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie, ale po coś ich zwołano. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pomówienia lasów państwowych i leśników, jednak zostało ono umorzone po oświadczeniu nowego dyrektora lasów państwowych z nadania uśmiechniętej koalicji, pana Witolda Kossa, że odstępuje on od oskarżenia. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część trzecia. Jezus Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Punkt 28. Godność i obowiązki tych, którzy przyjęli chrzest. Czy ci, którzy przyjęli łaskę chrztu i noszą zawsze jego niezatarte znamie, są obdarzeni z tego powodu specjalną doskonałością oraz obarczeni obowiązkami, które z tą doskonałością się wiążą? Tak, ci, którzy przyjęli łaskę chrztu i noszą zawsze jego niezatarte znamie, na miarę, na jaką są wierni łasce swojego chrztu, przewyższają w godności i doskonałości wszystkie inne stworzenia, które podlegają tylko i wyłącznie swojej własnej naturze. Są dziećmi bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, a nawet kimś więcej, gdyż są jakby kontynuacją Jezusa Chrystusa, który żyje w nich i ich członkach, kontynuując poprzez nich życie pełne nieskończonych zasług, jakie prowadził, będąc na ziemi. Jednakże ta tak wysoka godność zobowiązuje do prowadzenia życia, które jej odpowiada. A ktokolwiek ma szczęście być ochrzczonym
nie powinien mieć w swoim życiu niczego, co nie byłoby godne Jezusa Chrystusa, w którego przez chrzest został włączony. Punkt 29. Konieczność, natura, skutki sakramentu bierzmowania, obowiązki, które nakłada, wychowanie religijne, którego wymaga. Czy łaska chrztu jest wystarczająca, by pędzić życie w pełni doskonałe i godne Jezusa Chrystusa? Nie, gdyż łaska chrztu jest tylko, można tak powiedzieć, łaską początku. Jej skutkiem jest danie nam życia Jezusa Chrystusa, ale nie po to, by ono w nas wzrastało albo by nas w nim udoskonalić. Jakie są inne łaski, które będą już miały taki skutek? Są to łaska bierzmowania i łaska Eucharystii. Czym jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest tym sakramentem nowego prawa, który jest przeznaczony do dania nam łaski powodującej wzrost w nas życia Jezusa Chrystusa otrzymanego przez łaskę chrztu. Na czym polega ten sakrament? Polega on na namaszczeniu uczynionym w formie krzyża przy pomocy oleju krzyżma w momencie, gdy wypowiadane są przez szafarza sakramentu słowa: Znaczę Cię znakiem krzyża i umacniam Cię krzyżmem zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co oznacza święte krzyżmo, które jest używane jako materia sakramentu. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Ponownie Polska. W szpitalu w Oleśnicy dokonuje się coraz więcej aborcji. Według informacji podanych przez Fundację Pro Prawo do Życia, we wspomnianej placówce przez pierwszych 6 miesięcy tego roku ofiarą aborterów padło 85 dzieci. To o 33 zabitych dzieci więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. 10 z nich było zupełnie zdrowych i nie podejrzewano u nich żadnych chorób. Najstarsze miały 8 miesięcy. Pan Mariusz Dzierżawski, członek zarządu fundacji, powiedział: Wszystkie te dzieci abortowano w Oleśnicy z powodu rzekomych zaburzeń adaptacyjnych ich matek. Zaburzenia adaptacyjne to na przykład sytuacja, w której kobieta odczuwa stres związany z posiadaniem dziecka lub koniecznością zmiany swojego stylu życia po porodzie. Wiadomo również, że w szpitalu w Oleśnicy dokonuje się aborcji polegających na rozszarpaniu na kawałki ciała dziecka w zaawansowanej ciąży. I jeszcze raz Polska. Na Uniwersytecie SWPS, czyli Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, realizowany jest projekt Transkobiecość i Sadomasochizm BDSM – Związki i napięcia w polu produkcji płci. Inicjatywa jest finansowana w całości przez Narodowe Centrum Nauki, które przyznało w tym celu grant w wysokości 750 tysięcy złotych. Jak można przeczytać na stronie uczelni, projekt zakłada analizę literatury seksuologicznej i pornograficznej i odniesienie jej do współczesnej kultury trans kobiet. Celem analizy jest nowe spojrzenie na praktyki BDSM jako na wyraz transkobiecej ekspresji płciowej. Kierownik projektu, dr Jan Szpilka, określający się jako osoba absolwencka kulturoznawstwa i historii, przyznaje, że cel projektu jest wyłącznie ideologiczny. Jak mówi osoba absolwencka, projekt nie ogranicza się tylko i wyłącznie do suchych akademickich rozważań, lecz daje nadzieję na nowy, bardziej inkluzywny i tolerancyjny język, za pomocą którego nauczymy się mówić o tym, co trudne i niejasne w pragnieniu seksualnym. Coraz więcej wskazuje na to, że pogoń uśmiechniętej Polski za upadłym Zachodem nabiera tempa. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W naszym omawianiu 7 grzechów głównych ostatnio mówiliśmy o pysze. Następna w kolejności powinna być chciwość. Jednak dziś chciałbym opowiedzieć o 4 grzechu głównym. W mojej subiektywnej ocenie jest to grzech dużo bardziej powszechny, a jego skutki dużo bardziej dewastujące, niż jest to w powszechnej świadomości. Chodzi o zazdrość. Zazdrości, o której tu mowa, nie można oczywiście mylić z inspiracją osiągnięciami innych. Kolega ma lepsze stopnie, zazdroszczę i biorę się do pracy, żeby mieć stopnie co najmniej takie jak on. To nie jest prawdziwa zazdrość.
Prawdziwa zazdrość to jest smutek, dyskomfort, cierpienie płynące z czyjegoś dobra, którego ja nie mam. Prawdziwa zazdrość jest grzechem ciężkim, gdyż jest zaprzeczeniem miłości. Przy czym, i to dodaję jako tezę własną, bardzo proszę o komentarz, szczególnie korektę, gdy ktoś dostrzeże błąd w tym rozumowaniu. Uważam zazdrość za grzech wyjątkowo dobrze się maskujący. Czy jest jakiś grzech, do którego trudniej jest przyznać się, nie tylko przed innymi, ale przed samym sobą? Czy mamy łatwość w powiedzeniu choćby tylko samemu sobie? Powoduje mną zazdrość względem tej i tej osoby. Sam słyszałem oraz sam mówiłem, że walczy ktoś o czystość, walczy o pokorę, obżera się, jest leniwy, ale nie przypominam sobie, żebym słyszał lub sam zwierzał się komuś ze swojej zazdrości. Wiesz, do szału mnie doprowadza uroda, elokwencja, talenty, powodzenie, majątek, udane małżeństwo, utalentowane dzieci, tej i tej osoby. To nastawia mnie przeciwko tej osobie, nie umiem jej kochać i co więcej, pluję tym Panu Bogu w twarz. Takich lub podobnych słów chyba nie słyszałem, ani chyba nie mówiłem nigdy. Gdy drugi ma dobro, miłość cieszy się z tego, natomiast zazdrość wywołuje smutek, a nawet ból. Żeby dobrze uchwycić istotę zazdrości, zauważmy, że do tego grzechu potrzebna jest druga osoba. Nie jest to sam w sobie smutek z powodu naszego braku, ponieważ do tego nie potrzebujemy drugiego. Jest to smutek z powodu tego, że druga osoba nie ma tego braku. Smutek wynikający z porównania. Zazdrość prowadzić może do kolejnego zła, czyli pragnienia, aby drugiej osobie przestało się powodzić. Zazdrość może pobudzić do zniesławienia. W jaki sposób? Zadajmy sobie pytanie, czy częściej obgaduje się osoby, którym kompletnie nie idzie, czy osoby, którym coś idzie. Następnie zazdrość prowadzić może do kopania dołków pod nogami osoby, której się zazdrości. I wreszcie do uczucia ulgi, gdy ta druga osoba doznaje niepowodzenia, nieszczęścia czy upokorzenia. Bardzo często te postawy są w nas dość dobrze ukryte i możemy nie zdawać sobie z nich sprawy. Według mądrych źródeł zazdrość dotyczy niemal wszystkich. Uwalnianie się od zazdrości wymaga od nas pracy. Trzeba ćwiczyć się w tym, żeby dobrze myśleć o innych i aby szczerze życzyć im wszelkiego dobra. Jaka to musi być wolność wewnętrzna, umieć się naprawdę cieszyć, gdy komuś się powodzi, nawet jeśli my żyjemy w pewnym braku. Czy uczucie zazdrości nie jest dla nas większym cierpieniem niż ów brak sam w sobie? Powiedzieliśmy, że zazdrość jest przeciwieństwem miłości. Inną, niezwykle ważną dla katolika postawą, której zazdrość jest zaprzeczeniem, jest wdzięczność. Jeżeli komuś zazdroszczę, wydaje się mówić Panu Bogu, nie dałeś mi wystarczająco. Jeśli zazdroszczę na przykład urody lub talentu wokalnego, mówię Bogu, nie stworzyłeś mnie właściwie. Jeśli zazdroszczę powodzenia, jakbym mówił Bogu, nie troszczysz się o mnie właściwie. Zazdrość wyklucza wdzięczność. A w jaki sposób nie zazdrościć? Przypominam, że nie jestem duszpasterzem, mogę tylko powiedzieć, co o tym myślę. Nie zazdrościć to trudna sprawa. Trzeba ćwiczyć się w miłości i wdzięczności. Pan Bóg zechciał dać każdemu z nas z osobna takie, a nie inne życie, takie, a nie inne ciało, takie, a nie inne talenty. Warto być wdzięcznym za to, co się od Pana Boga za darmo przecież otrzymało. Jeśli zaś chodzi o miłość, w tym też trzeba się trenować, pragnąć dobra drugiego. Oto miłość. Miłość czysta, wolna od wszelkiej zazdrości. Mój drogi słuchaczu, próbujmy, ale oczywiście nie o własnych siłach. Każde tego typu starania trzeba poprzedzić modlitwą. Najlepiej chyba powierzyć naszą zazdrość Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-razowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 25 sierpnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy.
Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.